Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Mamy koniec prawie tygodnia i kurczę, znowu vlog będzie. Chociaż powiem tak, że przed zrobieniem tego filmu zacząłem się długo... Znaczy, chcąc zrobiąc ten, ten, robić ten film, zacząłem się zastanawiać, czy go w ogóle zrobić. Słuchajcie, temat jest bardzo, można powiedzieć, poważny. A dotyczy między innymi tego, iż... Yy, w tym tygodniu tudzież w zeszłym tygodniu usunięto kilkunastu opiekunów i jądra z tak zwanego pliku maintainers. Do kompletu pan Linus Torvalds się wypowiedział i to wypowiedział się tak kontrowersyjnie, że chyba bardziej się już nie da. Sprawa dotyczy usunięcia maintainerów z Rosji. Jest podłoże polityczne, jest podłoże niezależności i jest wielka jazda w komentarzach na internecie, i w ogólnie jest ciężko. Ja postaram się Wam tę sprawę jakoś w miarę przedstawić. Nie stać ani po lewej, ani po prawej, bo ja ser mam po środku. Zresztą widać tego dużego pingwina po środku. I tak postaram się ten film przekazać, tak? Bardzo, naprawdę bardzo proszę o kulturę w komentarzach, żadnych wojenek, żadnego jeżdżenia po jednym kraju, albo po drugim, albo po trzecim. Jeżeli takie komentarze będą miały miejsce, to poleci ban na te komentarze. Nie to, że będą usuwane, tylko banuje tych użytkowników po prostu, bo ja chcę mieć tutaj i inni ludzie również to, że czytają te komentarze, chcą mieć spokój, a nie jeżdżenie po sobie i wylewanie kupy badziewia, błota i, i mieszania innych i tak dalej, i tak dalej. Dobra, przejdźmy sobie na stronkę, postaram się Wam pokazać o co chodzi. No, no nie jest fajnie, powiem tak, niestety nie jest fajnie. Słuchajcie, no wszystko zaczęło się, wybuchło wszystko, można powiedzieć, prawie tydzień temu albo tydzień temu na liście mailingowej kernel.org, bo tego to głównie dotyczy yy, prawa ręka, można powiedzieć, Linusa Torvaldsa, czyli twórcy systemu operacyjnego Linux, pan Greg Krohan Hartman z Linux Foundation, Napisał tutaj takie info, można powiedzieć. Usuń niektóre wpisy ze względu na różne wymagania dotyczące zgodności. Mogą one pochodzić, przysz... znaczy, mogą one pojawiać się powiedzmy w przyszłości, jeśli zostanie dostarczona wystarczająca dokumentacja. O co tutaj, to jest cała ta lista, co zostało usunięte w takim komicie w Linuxie 6.12. Od razu zaznaczam, że nie zostało jeszcze, albo nie zostało usunięty kod z jądra Linuxa. Zostało usuniętych około 15 albo nawet więcej y, zarządców, maintainerów, takich y, ludzi, którzy piszą kod do jądra Linuxa. Z listy osób, które są uprawnione do, do robienia tego. Po prostu. Tylko, słuchajcie, zaczęło się od tego, iż wiadomo, jak wygląda sytuacja na naszym wschodzie kraju. Powiem to tak, co tam się dzieje i że się dzieje bardzo źle. Również jak wiadomo, Stany Zjednoczone, też wiadomo, jakie tam rzeczy nakładają, sankcje różnego rodzaju itd., itd. I słuchajcie, niestety dotknęło to, można powiedzieć, Linuxa, tak, zaczyna się w tej chwili robić, w ogóle taka sprawa, zaczyna to dotyczyć całego Open source'a, ponieważ mm, że nałożono pewne ograniczenia, albo dość grube ograniczenia, wiadomo, od kilku lat. Natomiast w tej chwili. Cały ten post pojawił się dlatego, iż tutaj kolega Greg Krohan Hartman został poinformowany przez prawników Linux Foundation o wymogu takiego działania ze względu na to, iż kernel Linuxa mówi się ogólnie, że stworzył go jeden człowiek, tak, i większość ludzi myśli, a to on wszystko ogarnia, to jest jego i tak dalej, no nie. Kernel Linuxa tworzy bardzo wielu deweloperów, można powiedzieć, że aż 80-90% tworzą go ludzie z korporacji. Z korporacji typu Red Hat, typu IBM, z Microsoftu również mają tam wkład wiele, wiele innych dużych organizacji. I to wszystko siedzi, ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. I co w związku z tym? To, że te firmy i niestety ludzie, którzy piszą to oprogramowanie dotyczą rzeczy prawo USA. Jakie prawo USA ostatnio zaczęło być, ja nie będę wnikał, ale chyba ludzie wiedzą jak to zaczyna wyglądać coraz ostrzej w stosunku tych nakładanych różnych niezbyt dobrych rzeczy, tak? I po prostu ekipa skupiona wokół Kernela musi się do tego dostosować, bo inaczej oni będą mieli problemy osobiste, tak? Za nieprzestrzeganie sankcji, tych nałożeń, tych kar i tego wszystkiego. I to jest jedna wielka masakra, jeżeli ktoś się kiedyś spodziewał. Znaczy ogólnie mówi się tak, że open source jest otwartym, wolnym oprogramowaniem i tak dalej, od wolności, tak? To w ogóle nie znalazłem szczerze mówiąc wypowiedzi pana Stalmana na ten temat, chociaż Linus się wypowiedział, tak? Linus się wypowiedział masakrystycznie. krytyczna. nie będę tego cytował, bo mogłoby to polecieć niezbyt dobrze dla kanału. Możecie sobie przeczytać to ewentualnie i znaleźć w internecie, co on dokładnie powiedział. I powiedział to dwa razy. Tak jak mówię, no, no. Bardzo dosadnie to zrobił, tak? Nie oceniam tego człowieka, to jest jego podejście, jego prywatna sprawa, znaczy nie jest osobą prywatną, nie? Ale, ale po prostu, przeczytajcie to sami i, i tyle, tak? Powiem to w ten sposób. Natomiast. Natomiast jedna rzecz, że głównie dotyczy to Kernela i tego, co się wokół Kernela dzieje, ale nie tylko, bo dotyczy to całego open source'a. Tak, jak powiedziałem, wkład w jądro ma naprawdę wiele, wiele olbrzymich korporacji. Może ludzie sobie z tego nie zdawali, bo myślą, że Linuxa to się tlepie w piwnicy, tak? Na kolanach i dlatego nie jest taki beznadziejny i nie jest drugim Windowsem, tak? No to bardzo się mylicie i poczytajcie sobie na ten temat, jeżeli macie taką ochotę. Bo tak, jak powiedziałem, większość rzeczy to piszą naprawdę grube korporacje za grube miliony i. Ci deweloperzy od Jondra i tak dalej, tak dalej, oni nie robią za darmo, tylko za grubą kasę, po prostu. Jest wielu, którzy lepiej to za darmo. Owszem, jak najbardziej tak, bezpłatnie całkowicie, nie? Ale, ale większa rzecz niestety jest oparte wszystko na korporacjach. Dyskusja, jak. jaka powstała na wielu, wielu forach, na Foronixie jest prawie 200 komentarzy w jednym temacie. Ja zacząłem czytać te komentarze i są tak skrajne, że naprawdę głowa mała i coś pękło w społeczności on perso zdecydowanie. No bo mówi się, że oprogramowanie jest wolne i tak dalej, i tak dalej. Nie do końca tak jest, weźcie pod uwagę to, że gdyby nie te duże firmy, to, to pingwina by nie było w takim, w takim stanie, jakim jest teraz. On by był nawet za BSD, kiem albo, albo jeszcze takie mikroskopijne coś. Tylko dzięki temu, że są gigantyczne pieniądze yy, dokładane do tego, że te firmy również na tym zarabiają. Że wykorzystuje się pingwina w takich rzeczach, jakich się wykorzystuje, to wszystko istnieje i my możemy sobie na tym desktopie tego używać. Linux nie jest zrobiony tylko pod desktop, a to, że on na tym desktopie sobie siedzi, to bardzo fajnie. Temat tak. jeszcze poszedł inny, dodatkowo bardzo mało przyjemny, natomiast chodzi tutaj na, o artykuł na Tom's Hardware, gdzie USA badają dostęp Chin do Risk 5, tak. Otwarty, standardowy zestaw instrukcji może stać się kolejnym miejscem wojny o chipy. Wiecie co to oznacza? To oznacza zniszczenie całej architektury i tego co tworzy RISC-V, czyli otwartego można powiedzieć standardu oprogramowania procesorów. Coś takiego jak, bo x86 ogólnie, który korzysta Intel i AMD to wszystko jest zamknięte z jakimiś różnymi opłatami, patentami i całą resztą risc od wielu lat jest rozwijany około otwarty, jako instrukcje są wszędzie dostępne i nie ma na to licencji, po prostu nie ma. tak? tak ARM też ma licencję przecież swoją, to jest oczywiste. Natomiast Grace Gvito już takiego nie ma. Nie chodzi tu o to, żeby zniszczyć typowo open source, chociaż open source'owi się dostaje po dupie i to strasznie przy okazji. Tylko, że tak jak widać tutaj na tej grafice, no jest wojna pomiędzy tymi dwoma. Y podejściami, krajami, czy jakby to tam nazwać, a ogólnie Linuxowi i open Source dostaje się tutaj okrutnie, tak. Pewnie wielu się zacznie teraz śmiać w komentarzach, ha ha ha, ha ha, ha" i to tamto, okej, okay, spoko. Tak jak powiedziałem, ja bardzo proszę o kulturę w tych komentarzach, bo inaczej się to źle skończy dla tych osób, które tu komentują. To nie będzie tak, że wszyscy oberwiecie, bo ja tych komentarzy raczej nie wyłączę, Chyba, że tam będzie mega syf, to w takim razie tak to wtedy razie pod tym filmem komentarze zostaną całkowicie włączone, bo ja nie pozwolę na takiej jazdy jak było ostatnio przy Linux.pl gdzie wielu się zachowało po prostu po chamsku i zupełnie, zupełnie nie w porządku. Tak wiem, może, może mi się znowu oberwie, ale okej. Okay. Ja bym proponował tego mówienia, nie chcę stać po ani lewej, ani po prawej stronie, tak? Ja mam swoje opinie, ale ja je zachowam dla siebie, bo dlatego, że y, gadanie o polityce, religii, i takich podobnych rzeczach kończy się masakrą, a czasami nawet wojną. Ja tego, do tego nie dopuszczę po prostu. Nie? Y, tylko kurczę, trzeba się zastanowić pod parami, kurde, tak? Latam na granicy, naprawdę. Ja czuję się, że jadę raz tak, raz tak. I, I nie wiem, muszę tak ważyć słowa, że to jest naprawdę głowa mała w tej chwili, wiecie? Inos Torvalds, osoba publiczna, wielka i tak dalej. Jego nie chcę oceniać w tej chwili, naprawdę. No, jest to osoba kontrowersyjna, jeżeli chodzi o niektóre wypowiedzi. Wiadomo, co było w 2012 roku. Jego słynne słowa do Nvidia. Teraz wychodzi znowu to, tak? Tak jak mówię, ja nie będę tego cytował, bo, bo no. Kurczę. Nie chcę tego człowieka oceniać, ale powinno się pewne słowa przemyśleć i ważyć, zanim je się powie. Ja muszę, ja mam mały, dość kanał, tak? Mimo wszystko, patrząc na polskie kanały, czy, czy ten, to, to ten, ale też się muszę zastanawiać, co mówię, bo ja mówię do wielu różnych ludzi, być może różnych narodowości też, i nie chcę nikogo po prostu tutaj w jakiś koniec sposób coś tam do czegoś tam, tak, wnikać. Wiadomo, o co chodzi tutaj. W każdym tak. razie można powiedzieć, że open source jest, ma w tej chwili duży, znaczy open source, no w tej chwili największy problem dotyczy tych ludzi, maintainerów <coughs> z Rosji, tak, którzy, którzy pomagali rozwijać tego, to, to jądro linuxowe. Chodzi tutaj jeszcze o jedną rzecz, której nie powiedziałem na początku tego filmu. Słuchajcie, że głównie miały oberwać firmy, firmy informatyczne Rosji, tak? Tymi sankcjami. Natomiast przy okazji oberwali niestety ludzie. E, moim kurde nie mogę tego powiedzieć, bo już będzie lewo albo prawo, tak? W każdym razie ja wam zostawię ocenę, powiem to w ten sposób, tylko naprawdę kulturalnie w tych komentarzach, tak? E, a propos tego co się dzieje i e, nie oceniajcie ich z góry, bo ich po prostu nie znacie, tak? To, że ktoś pracuje w danej firmie i ta firma nie jest zbyt przyjazna zasadom pewnym, powiem to tak, to nie znaczy, że człowiek, który tam pracuje, zgadza się z polityką firmy. Może on tam musi pracować, bo robi na życie, na chleb, na cokolwiek. On nie ma wyjścia, żeby sobie pójść do innej roboty, tak jak wy możecie w Polsce zrobić, co chcecie. Oni te, tam prawdopodobnie nie mogą czegoś takiego zrobić, tak? Dlatego mimo tego, że oni chcieli ten swój wkład wrzucić, są ludźmi takimi jak my, tylko żyją w takim państwie, w jakim żyją, tak? im się po prostu strasznie za to oberwało, tak jak mówię, nie mogę powiedzieć, czy jest to w porządku, czy jest to nie w porządku, nie zrobię tego, bo to też nie ma w sumie żadnego, można powiedzieć, znaczenia, tak, ja bym się określił, czy bym się nie, określił, czy w jedną albo w drugą stronę, nie, sorry, że ten film tak wygląda, ale no pewnych rzeczy powiedzieć po prostu nie chcę, bo no wiadomo jak jest, tak, a poza tym tak jak mówię, po co stawać po jednej stronie, danego konfliktu. Można powiedzieć, że to nie jest mój konflikt, tak? No, de facto jest. Jest to konflikt wszystkich ludzi i najbardziej boli to, że niby to właśnie otwarte oprogramowanie, które zrzesza ludzi na całym świecie, musi stosować się do tego, co robią politycy na stołkach, nie mający pojęcia i w ogóle ich to prawdopodobnie w ogóle nie interesuje, co się dzieje z powiedzmy z wolnym oprogramowaniem ogólnie, tak? Oni mają swoje wojenki, swój świat, bardzo taki prawdopodobnie taki świat i to, że ktoś oberwie przy okazji, to nie ma żadnego znaczenia, tak? No, jest to przykre, ale niestety tak jest, słuchajcie. Nie chodzi zresztą tylko o, o Stany Zjednoczone. Przecież Unia Europejska także nałożyła dane rzeczy na ten kraj daleko na wschodzie, tak? Ale znowu kwestia jest tego, że e, większość tych firm siedzi po prostu w Stanach i oni podlegają rzeczom ze Stanów, gdyby nawet. E, Unia Europejska wyraziła, załóżmy, zgodę, nie wiem, coś by się dziwnego stało, tak, że ci maintainerzy mogą wrócić, to, to, to przez to, że kernel jest ogólnie ogarniany w Stanach, to się stać po prostu nie może, tak. Przykre jest to, będę już kończył, ja wiem, że ten film jest taki trochę niepostlejany i tak dalej, powinienem wyrazić tutaj, pojechać równo i stanąć w ogóle z wielką pacyfą tutaj, tak? Przykre jest to, że, tak jak powiedziałem przed chwileczką, Linuxowi się obrywa, tak? Bo... Otwarty kod, otwarte oprogramowanie dla wszystkich. Się mówi w ogóle, że kochajmy wszystkich ludzi i tak dalej, i tak dalej, tak? Kochajmy, to, to można powiedzieć teraz, że kochajmy wszystkich ludzi, którzy nie pochodzą z pewnego kraju, tak? No to to, to jest kurde chore, tak? Powiem to tak, stanąłem po jednej stronie. No trudno się mówi, nie? W każdym razie słuchajcie, pod filmem będzie kilka linków, resztę możecie poszukać sobie na internecie sami to poczytać po prostu. Przykre, jest to cholernie przykre. Czy jest to koniec open source? Jak niektórzy wieszczą i gadają i w ogóle. Ja myślę, że nie. Jest to może, można powiedzieć, pobudka dla niektórych że może przydałoby się zrobić coś, na przykład usunąć, znaczy przesunąć główną siedzibę Linuxa ze Stanów do jakiegokolwiek innego kraju, który nie podlega czemuś takiemu. Wiadomo, że dalej będą to obostrzenia a propos te, tych pewnych rzeczy, nie? Ale, ale jednak, jeżeli ma to być dalej otwarte oprogramowanie i to ma być promowane, że jedność, że wszystkich się ogarnia i tak dalej, i tak dalej ludzi, to naprawdę myślę, że to powinno stamtąd zostać przeniesione, bo no nie wygląda to dobrze, tak? To, to co się tam dzieje wygląda bardzo, bardzo źle i robią się coraz większe podziały, tak? Ja mówię tutaj o Open Source i, i tym temacie się trzymam. Resztę wyczytacie sobie w internecie i przemyślcie ewentualnie ten sposób temat. Nie? Słuchajcie, kończę. Ja wiem, że ten film jest niepostriany całkowicie. Słuchajcie, na koniec powiem tak, że na 90% idzie mega rzecz do kanału, do studia, taka, że po prostu web odpada. I będzie możliwość testowania nowych rzeczy, znaczy testowania pingwinów na czymś zupełnie innym niż do tej pory mogłem testować. Nie chodzi tu o komputer dokładnie, ale to. Przyjdzie, powiem tak. Jeżeli ktoś by trzymał do końca, napiszcie w komentarzu wolność open source. Tyle. Obejdźcie, czy dużymi, czy małymi. Yy, yy, I tyle. No. Dobra, słuchajcie, mimo wszystko, dobrego popołudnia. Ja nie mogłem, znaczy, chciałem odpuścić ten temat, tak, ale tego się nie da przemilczeć aż tak bardzo. No jest jak jest, no pewnych rzeczy się nie mówi, tak. Bo, bo po co sobie. Ucinać własną gałąź, powiem to w ten sposób, chociaż i tak mogę oberwać za te słowa, które poleciały w tym filmie. Mam nadzieję, że z kanałem będzie wszystko ok, bo jednak nie zrobiłem tu czegoś, nie złamałem żadnego regulaminu tej platformy. Mam taką nadzieję przynajmniej. No i tyle, słuchajcie, no. Głowa do góry, tak. Spokojnego weekendu wam życzę. No i trzymajcie się ciepło. No i pamiętajcie, naprawdę, wszyscy ludzie są dokładnie tak se sami. a że mają różne myślenie, no to. Życie? Trzymajcie się. Pozdrawiam Bartek. Cześć.